jest niewątpliwie niedawno opublikowany przez Instytut Pamięci Narodowej zapis rozmowy Wojciecha Jaruzelskiego z marszałkiem Związku Sowieckiego Kulikowem. I nie chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że pan Jaruzelski domagał się obietnicy interwencji wojsk sowieckich przeciwko własnym rodakom, gdyby ci wyszli na ulicę w proteście przeciwko stanowi wojennemu. Ani nie chodzi mi przede wszystkim o to, że otwarcie mówił, że powoływanie się na wojsko, na obronę ojczyzny ma jedynie manipulacyjny charakter. Chodzi bowiem o to, że partia komunistyczna jest po prostu w Polsce znienawidzona. A także nie o to, że Mirosław Milewski, rozmawiający z polecenia Jaruzelskiego z ambasadorem sowieckim na wiadomość, iż Rosjanie nie wprowadzą wojsk, wykrzykuje: to dla nas straszna nowina. Przez półtora roku była paplanina o wprowadzeniu wojsk, a teraz wszystko odpadło. Jakaż straszna jest sytuacja generała Jaruzelskiego. Tak zawołał Milewski, słysząc, że Rosjanie nie zamierzają wprowadzić tu wojsk. Wszystkie te fragmenty potwierdzają znaną tezę, że Jaruzelski był po prostu sowieckim generałem w polskim mundurze. A więc przyjrzyjmy się tej sowieckiej elicie imperium. Najbardziej bowiem istotne w ujawnionym dokumencie jest to, że rozmowa Jaruzelskiego z Kulikowem ma charakter rozmowy dwóch ludzi świetnie się rozumiejących i wspólnie zastanawiających się nad tym, jak rozwiązać ten trudny problem, jakim jest bunt Polaków i ich dążenie do niepodległości. W tej rozmowie ani Jaruzelski, ani Kulikow nie ukrywają trudności, a nawet własnych słabości. Jaruzelski wprost mówi o tym, że partia komunistyczna jest znienawidzona oraz że w terenie komuniści nie dysponują żadnym oparciem. Kulikow zaś otwarcie narzeka na niechęć Moskwy do interwencji, bo on jako marszałek byłby w tej sprawie bardziej chętny. Kluczowe jest jednak to, co rozmówcy ujawniają co do taktyki działania. Okazuje się, że groźnie brzmiące i terroryzujące polską opinię publiczną oświadczenia sowieckie, mówił o nich pan Andrzej Gwiazda, w tym wypadku chodzi o oświadczenie Komitetu Ministrów Obrony Państw Układu Warszawskiego obradujących w Moskwie od 1 do 4 grudnia 1981 roku, a więc, że te oświadczenia, które my odbieraliśmy jako zagrożenia dla polskiej niepodległości, były układane na życzenie Wojciecha Jaruzelskiego. To jest istota rzeczy. One były proponowane tym gremiom, sowieckim gremiom międzynarodowym i sowieckiej partii komunistycznej przez Wojciecha Jaruzelskiego, pana Siwickiego i resztę aparatczyków sowieckich, żeby z Moskwy do Polski popłynęło pogrożenie, bo wtedy Polacy, pamiętni daniny krwi, jaką przez 40 lat płacili, się przestraszą. Na tym polegała ta zabawa, z którą mieliśmy do czynienia. To Jaruzelski z Florianem Siwickim chcieli, by Układ Warszawski zagroził interwencją, po to, by nas szantażować. I oto w rozmowie z Kulikowem Jaruzelski dowiaduje się ku swojemu żalowi, a nawet przerażeniu, że takiemu oświadczeniu sprzeciwili się Węgrzy i Rumuni. Kulikow tak o tym mówi. Ogólnie rzecz biorąc, członkowie Komitetu Ministrów Obrony z dużym zrozumieniem ustosunkowali się do waszej prośby. Minister obrony Związku Sowieckiego Ustinow musiał poczynić wiele starań, by przekonać pozostałych. Towarzysz Cinege, Węgier, skierował rozmowę na kwestie teoretyczne, orientując się przy tym na towarzysza Olteanu, Rumuna. Rumuni praktycznie natychmiast negatywnie odpowiedzieli na waszą prośbę, a tym samym na naszą propozycję. Tak on to zreferował, ostatecznie wszystko się zakończyło dobrze z punktu widzenia towarzysza Jaruzelskiego i Kulikowa. Komitet Ministrów uchwalił stosowną uchwałę i Polacy z lekka się jej przynajmniej przerazili. Ale co oznacza ta wymiana zdań? Ano oznacza ona, że po jednej, w
wspólnej stronie znajdowali się komuniści sowieccy i PRL-owscy, a po drugiej politycy też komunistyczni, ale w tym wypadku rumuńscy.